Program Czyste Powietrze pozwala właścicielom domów w całej Polsce uzyskać środki na wymianę pieca oraz docieplenie budynku. Z dofinansowania można skorzystać do 2027 roku, a budżet programu to 103 miliardy złotych. Celem programu jest walka ze smogiem, który powstaje między innymi na skutek spalania węgla, drewna i śmieci w domowych piecach. Po dociepleniu domu i wymianie przestarzałego pieca, ogrzanie budynku staje się łatwiejsze i tańsze, a z komina wydobywa się mniej szkodliwego dymu. Dopłaty z czystego powietrza pozwolą na termomodernizację ponad 3 milionów polskich domów. Dostępne są trzy poziomy dofinansowania. Poziom podstawowy pozwala uzyskać nawet 66 tysięcy złotych. Poziom podwyższony do 99 tysięcy złotych, a najwyższy do 135 tysięcy złotych dofinansowania. W każdym z przypadków można liczyć na dodatkowe środki z budżetu państwa w wysokości 1200 zł z przeznaczeniem na audyt energetyczny. Jak dotąd Polacy złożyli już ponad 530 tysięcy wniosków o wsparcie z programu Czyste Powietrze na około 10 miliardów złotych. Dzięki czystemu powietrzu można sfinansować między innymi wymianę urządzenia grzewczego na nowe, zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła, docieplenie ścian, stropów i dachów, wymianę okien i drzwi, a także zakup i montaż fotowoltaiki. Od 3 stycznia 2023 roku nastąpiły duże zmiany w programie Czyste Powietrze. Dotyczą one wyższych kwot dofinansowania na wszystkich trzech poziomach, podniesienia wysokości progów dochodowych, dodania opcji złożenia wniosku o termomodernizację domu, jeśli wcześniej wniosek dotyczył tylko wymiany pieca, ścieżki bankowej programu. Obecnie kredyt bankowy z dotacją na częściową spłatę zobowiązania będzie można otrzymać na inwestycje rozpoczęte także do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku w banku. Wprowadzenia obowiązku przeprowadzania audytu energetycznego budynku. Więcej szczegółów na stronie internetowej www.czystepowietrze.gov.pl.